Witam was, widzowie z nawiedzonego i opętanego Palionowa. Dzisiaj muszę wam coś pokazać, ponieważ chodziłem sobie tak po Palionowie, sprawdzałem, co się tutaj dzieje, nie dzieją się dobre rzeczy, ale zauważyłem to. Spójrzcie, nagranie z Palionowa. Jakaś taka płyta, ona sobie nie leżała tutaj, znaczy tak po prostu, tak jak na przykład ja teraz rzucam to jedzonko, tylko jak widzicie, jest ona na jakiejś ramce, na normalnej ramce. Ja nie wiem, o co chodzi z tą ramką, ale nieważne, widzowie. I piszę tutaj nagranie z Palionowa. Mnie zastanawia jedna rzecz, co na tym nagraniu tak naprawdę jest, więc dzisiaj, widzowie, musimy sobie znaleźć właśnie jakąś szafę grającą, bo gdzieś tutaj na Palionowie na pewno jest, chociaż to Palionowo jest mega zniszczone i jak widzicie, nic tutaj nie widać. A oprócz tego, czekajcie, coś mi się wydawało, że gdzieś tutaj był Steve. Halo, panie Steve, jesteś tutaj? O, Steve! Siemano, co ty robisz? Co ty robisz? Siemano, Bzykur, no ja tutaj się przeprowadziłem. A, tak, faktycznie, bo my w ogóle cię znaleźliśmy. Wszystko u ciebie w porządku w ogóle? Wszystko brał ciebie? Tak, w ogóle musimy zbudować bunkier, żeby się schować. Jaki bunkier? Ej, słuchaj, Steve, słuchaj, jest taka sprawa, bo ja w sumie znalazłem taką ciekawą rzecz. Nagranie z Palionowa, widzisz tą płytę? Ona jest taka rozwolona. Serio. Nagranie z Palionowa, ja ci powiem, gdzie ono leżało. Chodź, pójdę tutaj za to. Ej, ale to nie zadziała, Bzyku, to nie zadziała. Jak to nie zadziała? Czemu nie zadziała? Weź to do ręki. Jak to ma zadziałać? No nie wiem, no nagranie z Palionowa, no nie wiem, może tam coś będzie napisane, albo właśnie trzeba tego, jak to się nazywa, szafę grającą ogarnąć. Ej. Gdzie może taka szafa grająca? No, ale ja myślę, że to nie zadziała, Bzyku. Czemu nie zadziała? Czemu to nie zadziała? No bo to jest zepsute, nie widzisz szafę, to jest chwila. Ej, faktycznie, czekaj, tu jest w ogóle szafa grająca. Ty, nie, musimy to odpalić. Czekaj, faktycznie. Uwaga, ja to odpalam. 3, 2, 1, nagranie z Palionowa. Dobra, czekajcie, lecimy. Dobra, jest tu coś? Ej, no nie chwila, Steve, słyszysz coś? Halo? Steve, nie. Nie? Jak to nie? Nie, co ty, nie co ma ryb, stary. A przecież nic nie słychać. Ja wiem, co trzeba z tym zrobić, czekaj. Co trzeba z tym zrobić? Ja mam pomysł. Jaki pomysł? Musimy, stary, odpalić to w starym odtwarzaczu w kinie. Jaki? Co? Jak to starym odtwarzaczu? Czemu ty? Dlaczego w starym odtwarzaczu? Musimy iść do kina, tutaj to nie zadziała, stary. Jak to nie zadziała? Jeżeli odtwarzacz wideo. Jak to wideo? Bo to nie jest, może to nie jest muzyka, może to jest odtwarzacz wideo. Co? I wtedy nie do kina gadaj. Musimy iść. Nie gadaj, że to jest nagranie z Palionowa. Ej, dobra, to będzie ciekawe. Czekajcie, to serio tak dobra, nie wiem, czy to zadziała. Nieważne, no, jeżeli widzowie, tak zadziała, to Bzyku. Ej, ale Steve, to jest w sumie dobry pomysł. Czyli mówisz, żeby pójść do kina, żeby tą płytę odpalić, bo może ta płyta to nie jest nagranie właśnie takie głosowe, takie audio, że słychać dźwięk, tylko może jest właśnie obraz. Ej, nie wierzę, Steve. Jeżeli to faktycznie zadziała, to jest przecież niemożliwe. Jak na takiej płycie? Mówię ci, ja jestem specjalistą w fizyce kwantowej, musimy to zrobić. No dobra, Steve, wierzę ci, ale nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że będzie to troszeczkę podejrzane, ale dobra, spróbujmy. W ogóle ktoś mi wchodził do kina! Co to ma być? Dobra, nieważne, i kurczak tu jest. Dzień dobry, panie kurczaku. Dobra, ja nie wiem, ja i naprawdę... co ty masz kurczaki tu? Albo no, ja nie wiem, o co chodzi z tymi kurczakami, na serio. Na Getsy sprzedajecie w kinie, tak? Słuchaj, nieważne, czekaj, co? Powtórz teraz, Steve, co mówiłeś? Sprzedajecie na Getsy? No, co ty mówisz? Nie, my tylko w sumie ja nic na razie nie sprzedaję, czekaj. Czyli tak, idziemy do kina i ty mówisz, Steve, że to niby zadziała, że tak naprawdę... Wystarczy, że ja włożę tutaj płytę tam do tego miejsca i co, i poleci nam jakiś ekran, tak? No, powinno, ale mówisz, czy zadziała, no tego dobra, nie to wiem. Czekaj. Zgadz mi światło. Ej, szczerze? Pobierze. Chwila, ja muszę tutaj w ogóle dojść. To jest za dojście, dobra, chwila. Tutaj trzeba włożyć tą płytkę i to powinno zadziałać. Uwaga, widzowie, odpalam się, czekajcie, dobra, i idziemy tutaj na miejsce, chwila. Zobaczmy, no, na razie nic nie leci, ale zobaczmy, może zaraz coś poleci faktycznie. Ej, czekaj, co jest? Patrz, ej, Steve, to jest Palionowo! To jest nagranie z Palionowa! Ej, zaraz, co się dzieje? Co ta osoba robi? Ej, chwila. I ale kto to jest? Chwila, kto to nagrał? Czekaj, co to jest za nagranie? On stawia tabliczkę. Pora to zniszczyć. Co? Ej, dobra, nie, co to ma być? Chwila, widzowie, wy to widzicie, co się z tym kinem? Jak to jest w ogóle możliwe? Jak ej, taka on płyta? Chce rozwalić Palionowo. Ej, nie, ale ja też, ej, ty też nic nie słyszysz, to jest po prostu jakieś tylko straszne. Ja, to jest mega cicho, to jest mega cicho. W ogóle nic nie słychać, to jest tylko jakby obraz i to jest nasze Palionowo, super, widzowie. Jakich śladów. Ja nie mogę, ej, dlaczego tak wygląda? Ja nie rozumiem. Patrzy się teraz na księżyc, znaczy tak naprawdę na słońce. Idzie teraz, no nie, co on robi? Czemu się tak rozgląda wszędzie? Nie rozumiem tego, stawia kolejną tabliczkę. Nie, zacznijmy od tego, co? Nie, jak to zacznijmy? Co on chce zacząć? Co on chce zrobić? Ej, nie, on to chce zniszczyć, nie? Proszę, nie rób tego! Ej, co będzie teraz robić? Błagam, chwila. Idzie tutaj, stawia. On stawia TNT! Nie! Stary, nie, ile proszę! Tego TNT tam jest. W domku Palionka! Dlaczego w domku Palionki on stawia to TNT? Nie. Ej, nie, zostaw to! Zostaw to, zniszcz to! W ogóle kto to? Nie, ja w to nie wierzę. Dobra, i stawia kolejną tabliczkę. Teraz lepiej! Co to ma być? Ej, w ogóle czemu nie widać mu ręki? Zauważ
zauważyłeś to? Nic nie widać. No, bezpiecznie tak, ale on coś wyłączył. Przyszło, nie, on idzie dalej. On idzie dalej, jest teraz noc. Nie, do mojego domku idzie. Ej, dobra, odsuń się od mojego domku, odsuń się od mojego domku w tej chwili. Nie idź do mojego domku, nie idź. Nie, 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 zakazuję ci. Co on będzie robić? Proszę, nie. A co my tu mamy? Nie, nie, co on pisze? Nie, proszę, 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 nie chodaj. On doniszczy. On mi chce rozwalić chałupę. Ja nie wiem, czy on te TNT na końcu rozsadzi. Ej, błagam mnie. Błagam, żeby to tak nie wyglądało. No proszę, jeżeli to jest faktycznie nagranie z Palionowa, no to jest nagranie z Palionowa. Kto to może być? Tylko modlmy się, żeby on nie rozwalił tego. No, 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 najważniejsze, żeby on tego nie odpalił. Na razie tego nie odpala, ale proszę. O nie, tu jest ogień! Uważaj! Nie odpalaj tego, nie odpalaj tego. Nie, nie, co on robi? Wychodzi stąd, idzie, jest, idzie. Co on zrobił? Ej! Co jest? On się zatrzymał? Idzie dalej. Ej, zaraz, a w ogóle... Idzie do Dave'a, idzie do Dave'a, patrz. Idzie do Dave'a, pokaż, czekaj, czekaj, ja tu patrzę, nie, no na razie idzie do Paliona. Nie, do Paliona idzie. Znowu? Ale on już był, nie, on nie był przy Palionie. Dobra, teraz patrzcie na ten domek. Nie, co on teraz zrobi? A ten domek? Dobra, co mam zamiar zrobić? Kto tu mieszka? Nie, nie, on... Co, czy on nie wie, kto tu mieszka, naprawdę? To jest niemożliwe. Ej, Steve, dobra, czekaj, kto to może być? Chwila, kto jest teraz na Palionie? Ja nie wiem, kto jest teraz na Palionowie? Kto jest na Palionowie? Albo ktoś, czekaj, ale to wiesz, to może być nagranie sprzed, o, że tak powiem, tego naszego całego teleportu. Może to była osoba, która, wiesz, nagrała to wszystko przed tym całym naszym tutaj przylotem tutaj. Ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy kto miał tak taką być. Płytę? Nie mam pojęcia. Ej, to jest podejrzane. Dobra, czekaj. Postawił ta osoba te TNT i teraz idzie do Dave'a. No, mam nadzieję, nie? Po kolei do każdego domku. Trzeba zniszczyć... Co trzeba zniszczyć? Wszystko. Co? Nie, nie, nie. Błagam. Ej, ale Steve, czekaj. Steve, to ty... Dobra, ej, to ty robiłeś, nie? To ty, nie, to nie ja, to nie ja, ale Grzyku, poczekaj. Dobra, mam nadzieję. A to jest, a to wcześniej to było wcześniej. Nie, właśnie o tym mówię, że to było wcześniej, przed tym miał całym... Alkohol, patrz, idzie do Dave'a teraz, wysadza ten domek Dave'a, ej, dobra, nie, ej, co... Dobra, idzie tu, no, postawia TNT, stawia czy nie, nie, wchodzi tutaj, nie, nie, wchodzi tu. Co on robi? Ty, czemu? Ej, co? Czemu nie postawił tutaj może TNT? Może to jest podejrzane, to jest mega podejrzane. Ej, chwila, czekaj, jeżeli... To jest podejrzane, jest Dave, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ej, to mógł Dave nagrać to przecież. Nie, no, ja myślę, że on by stary nie był taki głupi, żeby nie wysłali z tego domu. No właśnie, ale czekaj, czekaj, po co on w ogóle te TNT stawiał? Jeżeli to... Chwila, ja nie widziałem tego TNT na Palionowie. Może jak my przyjdziemy na Palionowo, to te TNT wtedy zobaczymy. Tego jest za dużo. Czego jest za dużo? O co chodzi tej osobie? Ja nie rozumiem i stawia kolejne TNT. Błagam, przestań! Nie, nasze Palionowo! Nasze wszystko! Co tu się stanie? Ej, to będzie... To się naprawdę źle skończy. I co teraz? Ej, on się Ej, patrzy patrz, teraz... a wysadzi wszystkie domy. Ja od Yetiego oszczędził. Od Yetiego oszczędził, tak, od Yetiego, od Dave'a, od Szybsona i te generalnie ten mój nowy dom też zostawił. I no właśnie, Szybsona w ogóle, Milki też nie, ale tutaj stawia to TNT. Dlaczego? Co to ma być? Kto to jest? I patrz, idzie tutaj do Igla i nie stawia. A nie, postawił jednak TNT. Ale jedno TNT postawił, no to w sumie tak średnio bym powiedział. No i teraz co? No, w sumie to podejrzane. Gdzie on teraz idzie? Ej, dobra, wiesz co mnie ciekawi? Co on, dobra, bo on postawił tutaj te TNT, nie? Tego Czyli TNT postawił dosyć dużo. Nie, bo on się do mnie. Boże. Teraz do ciebie, ej dobra, nie, jak pójdzie do ciebie, to będzie mega, ale to Niech mega idzie podejrzane. Do banku, albo do Palion Style'a. Albo do banku, albo do Palion Style'a, nie wiem, na razie jest tutaj przy tym właśnie muzeum, idzie, co, ej, co on idzie do kina? Nie, tylko nie moje kino, tylko nie moje kino na Palionowie, proszę, nie rób tego, chwila, nie, co to będzie, proszę, proszę, nie rób tego, błagam cię, panie Herobrine, możesz tutaj, czy ktokolwiek to jest, nie wiem, czy to jest Herobrine, tutaj się zobaczymy, co, ej, czekaj, ej, chwila, ta osoba, ej, jestem pewien, że ta osoba, ona wiedziała o tym, że my to będziemy oglądać, że my to obejrzymy. Tylko pytanie, po co idzie, mija tutaj szpital. Czemu ona w ogóle do szpitala nie poszła? Patrzy się tutaj na jakiś ten stragan od Szybsona. Nie, nie, to jest nieciekawe. Tylko chwila, dobra, teraz idzie tutaj, o nie, czy on tutaj rozwali papugę? Nie, papugi nie rozwala. Patrzy na tą głowę. Czemu się patrzy na tą głowę? Dobra, ja już chyba wiem, kto to jest. To jest chyba bardzo prawdopodobne, że to właściwie jest właśnie ten Herobrine. Idzie sobie, o nie, teraz, ej, wiesz co, ej, Steve, on chyba idzie do ciebie. On idzie do twojego domu. Co mi się wydaje? Proszę. Patrz, przechodzi, nie, ej, błagam, czy on ej, to też będzie jakieś wysadzać? Papugi? Chyba nie. Nie, no w sumie nie wiem, właśnie, idzie. Dobrze, tu, chyba nie ma, ale... Nie, czekaj, jedyne, spokojnie, co możesz zrobić? No co? To wysadzić moje całe skarby miotku. No w sumie, ale nie wiem, czy on wie, gdzie jest w ogóle miodek. Niedługo, co, niedługo się? Zobaczymy. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, czekaj, nie, on naprawdę pisze, zobaczymy. Czemu w ogóle takim odstępem pisze? Okej, klika gotowe, okej, patrzcie na ten domek i co się teraz stanie? Chwila, co? Ej, co? Co jest? Ej, co się stało? Wow, ej, nie, dobra, Steve, co ty sobie siedzisz? No. Dobrze ci się oglądało ten seans? Bo nie wiem, mi na przykład stary. Tak, no średnio, że tak powiem. Ja nie wiem, co to Zakładaj było, kto widziałeś? Zakładaj zbroję i uważaj, bo on tu stary był. Nie, ale wiesz, co mnie
najbardziej, co jest najbardziej podejrzane, że on te TNT stawiał wszędzie na palionowo. Czy jak my wrócimy na te nasze palionowo, te takie właściwe, to faktycznie no. też zobaczymy te TNT, które on postawił. Ja nie wiem, Steve, myślę, że my możemy zobaczyć te wybuchnięte TNT. Ojojo, wybuchnięte! Co ty mówisz? Tak, ale wiesz, ja myślę, że jest taka teoria, ja mam taką teorię. Czekaj, w ogóle, aha, ta płyta, bo ta płyta jest zepsuta. Ja nie wiem, co to było. W ogóle, wiesz co, ja tą płytę chyba zostawię tam w tym kinie. Niech ona tam jest do końca, a może, tak, lepiej zostawmy. Właśnie nie wiem, zostawić tą płytę. Ja może lepiej nie pokazywać jej innym. No, wiesz co, zostawię tam, ona się skończyła. Nie wiem, co to było, widzowie, jak widzicie, ta płyta się kompletnie tutaj zepsuła. Ale Steve, słuchaj, nie wiem, w ogóle, ej, dobra, tutaj Dave lata, dobra, nie mam pojęcia, słuchaj. Trzeba być mega ostrożnym i trzeba zobaczyć, trzeba pomyśleć, kto może być odpowiedzialny za tą płytę. Bo ja tą płytę widziałem tutaj, w tym miejscu, ja ją chyba wcześniej... Poczekaj, podejrzani to byli kto? Według mnie Dave jest podejrzany. Dlaczego Dave? Bo Dave tutaj po prostu, słuchaj, on w ogóle, że tak powiem, nie wysadził tego swojego domku. Tak, no, on tutaj, ma tylko jedno TNT, tutaj tak ten samo domek jest wysadzony, no właśnie, tutaj ten domek jest wysadzony, ale tam, no właśnie nie jest. Yeti też jest troszeczkę podejrzany, chociaż tam te TNT też jest. No ja nie wiem, widzowie, kto mógł to zrobić? Kto mógł nagrać tutaj nas wszystkich? Ja po prostu nie mam pojęcia, serio, ja się po prostu poddaję. Jak wy macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapeczkę i subskrypcję obowiązkowo, a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!